Witam Państwa, Kamil Kurczok, Late News. Wstrząsająca tragedia, która wstrząsnęła całą wsią, na pewno na długo pozostanie w pamięci jej mieszkańców. Zapraszam na szokujący reportaż Michała Kurskiego. Znajdujemy się w Małej Siemyszkowice w Kołdzierzy Jedolnej, koło Szpakowic Uszczady w Kapuścianych Sadach na Mazowszu. To tutaj 28-letni Rafał M. dopuścił się przerażającej zbrodni. Z premedytacją popił zimny Sprite kolą. Sąd za popicie Sprite'a kolą skazał go na dożywocie w zawieszeniu na 82 lata pozbawienia wolności. Obecnie Rafał M. przebywa w areszcie. Jego dom stoi pusty, ponieważ rodzina Rafała M., pogrążona w bólu, wyjechała do Stanów Zjednoczonych w Ameryce Północnej. Nam udało się porozmawiać z niektórymi mieszkańcami tej małej wsi. Dzień dobry, znała pani Rafała M.? No znałam Rafałka, ja go jeszcze pamiętam, jak taki mały chłopak był, panie. On tam razem z tymi moimi, tymi Rafałkiem i Grześkiem razem biegali, razem na bosakach się bawili. To był dobry, skromny chłopak, panie. Ale to się, panie, to, co on zrobił, to się w głowie nie mieści, panie. To jest tragedia, panie, to jest Armagedon, to jest apokalipsa razem wzięte, to jest Sodoma, Homora, normalnie 7 plag egipskich razem wziętych, to jest, no. Dzień dobry, czy może pan nam coś powiedzieć o Rafale M? Jakie M? Co to za M jest? No Rafał M. A, ten od Mikołajczyków. No, tak. A, no znałem Rafała. Dobry chłopak, zasłużony obywatel. Panie, on tam razem ze mną robił przed tym, jakby mieli tą firmę z ziemniokami. Dobry chłopak, panie. Razem żeśmy ubierali te ziemnioki. On to zawsze chętny, żeby obrać. Panie, tyle co on ziemniaków obrał, to nikt tyle nie obrał. Nikt tyle nie obrał, rozumie pan? Nikt. On tam, panie, słyszałem, próbował czasami popijać tego Sprite orężadą, czasem nawet słyszałem tą Fantą, ale żeby, panie, kolą, to się w głowie, panie, nie mieści, to jest tragedia jakaś, panie. Ale ja to mam w sumie teraz w dupie, no bo mam teraz firmę Ziemniak Kompony, co prawda upadła całkiem, ale mamy teraz ten konika, żem kupił, mamy teraz firmę dorożkarza Riders, mam tego konika Kasztanka, tak się nazywa, on tak fajnie tak robi, czasami mi tak do ucha, tak iha, tak robi, no, ale to w sumie... Przepraszam pana, co nam pan może powiedzieć o Rafale M? A to nie znam akurat, a nie chce pan dywanu kupić? Nie, dziękuję. Ale za 50 zł. Ale naprawdę, nie, dziękuję. Co ale pan to taki porządny 40. Co? Nie. Nawet pan, dam 40. Co pan może powiedzieć o Rafale M? A za 30? Porządny, nie, to dobra tkanina jest. Naprawdę, nie, dziękuję. 25 zł, więcej nie spuszczę. Nie interesuje mnie pana dywan. No ja bym brał, Michale, twój wybór. W każdym razie zapraszam państwa do kolejnych odcinków Late News.